Cześć Wam. Dzisiaj jedziemy do miejscowości Bagieniec. Zobaczymy sobie starą kryptę grobową rodziny von Seydlitz, czyli von Seydlitz, jakbyśmy po polsku mówili. No zobaczymy sobie stary cmentarz i pokażę Wam pałac, w którym to pałacu owa rodzina mieszkała. Ale! Czysto. Osobnym torem idzie cykl sztolniowy, zatem już jesteśmy dogadani z Andrzejem z kanału Znaki i w lutym na początku jedziemy do Szklarskiej Poręby obejrzeć sztolnie kobaltu. Stare, fajne sztolenki. Także, tak jak Wam zapowiadałem, to nie jest tak, że ja rezygnuję ze sztolni, tylko z racji tego, że zainteresowały mnie stare nekropolie, stare krypty, kanał dostaje takiego rozdwojenia jaźni. Będzie jednocześnie i krypty, stare cmentarze, no i tak jak było do tej pory, sztolnie. Dobra, to spotykamy się na miejscu. Stoimy już przed wejściem do cmentarza bardzo klimatycznego. Ja Wam później pokażę, jak pięknie zrobione jest to ogrodzenie okalające. Po prawej stronie toczy się normalne życie, czyli jest taka obwodnica tutaj koło Świdnicy. A tutaj życie się już zakończyło. Pośpiech, pogoń za sławą. Tu wszystko już pokrył kurz. Wchodzimy do środka. Zwróćcie uwagę, jak pięknie wyglądają te drzewa otulone bluszczem. Typowa taka roślinność cmentarna. Cmentarzyk nie jest wielki, ale jest bardzo uroczy, bardzo klimatyczny. Przed nami kaplica. I zaraz gdzieś będziemy musieli znaleźć wejście do krypty. Mamy jakże okazałe wejście do krypty grobowej. Zaraz tam wejdziemy. Ale najpierw przyjrzymy się tej kaplicy. Mamy u góry datę wybudowania, 1856 rok. Alfa i Omega, czyli jam jest początek i koniec, jak mówią w Piśmie Świętym. No, wszystko spękane, też chyli się już bardzo mocno ku upadkowi. Widzimy takie nisze przed wejściem głównym, może nie głównym, bo jedynym. Natomiast po jednej stronie i po drugiej są takie nisze. Tutaj zapewne były jakieś figurki. Już ich nie ma. Zmieniły właściciela. A tu może lepiej zauważycie ten znak Alfy. I Omegi. Sama kaplica przedstawia się już, no co tu dużo mówić, sami zobaczcie, ogołocona, kompletnie zdewastowana, nic się nie zachowało.
Wejście bardzo fajne, urocze, klimatyczne. No cóż, stare budowle cmentarne wyglądają zawsze niesamowicie. I o zgrozo, o paradoksie, wyglądają najbardziej tajemniczo i uroczo, kiedy są w takim stanie zapomnienia, często w stanie daleko idącej dewastacji. To jest takie kuriozum. Ale takie obiekty mają w sobie taką magię. Są takim symbolem przemijania, nietrwałości. Po prawej stronie okno. Po lewej również. I to właściwie tyle, co można tu pokazać. Niewielka kaplica. Wejdziemy teraz do krypty grobowej, która wygląda zapewne podobnie. Znajdujemy się w krypcie grobowej. Jak widzicie, krypta grobowa jest całkowicie zniszczona, zdewastowana. Nie zachowało się nic. Butelki, reklamówki. Natomiast jak kiedyś musiała wyglądać, zobaczcie. Mamy tu fragment jakiegoś skrzydła anioła. Była tu jakaś figurka. O tym, jak kiedyś wyglądała, świadczą nawet te płytki. Posadzka tutaj była elegancko zrobiona. Na tą chwilę obraz nędzy i rozpaczy. Mamy dwa otwory okienne. I tak swoją drogą zawsze mnie zastanawia to, jak było to zorganizowane, że tutaj stały trumny, a były jednocześnie okna? Jaki sposób, no co tu dużo mówić, było to tak rozwiązane, żeby nie wydostawał się odór z rozkładających się ciał? No powiedzcie sami. Zobaczcie. Pozostawię to bez komentarza. Kawałek kręgosłupa. Czyli tu były normalnie trumny. Tu mamy kości. One się tu walają. Ja dopiero teraz na to zwróciłem uwagę, więc zatem wynoszę się z tego miejsca. Mimo, że one już po tysiąckroć zostało tu zrujnowane. No cóż. A tutaj mamy płytę grobowca, chyba tak. To jest wszystko bluszczem tak przykryte, że ja nawet nie zwróciłem uwagi od góry. Zaraz pójdziemy zobaczyć. Wiecie co? Ja tak wyszedłem już z tej krypty grobowej. Tam jest mnóstwo kości. Przykryłem to. Miałem wam pokazać tą płytę grobową, natomiast ona jest tak pięknie tym bluszczem porośnięta, że ja nie chcę niszczyć tej roślinności. To też stanowi o pięknie tego miejsca, o takim symbolu też zacierania się po bytności tych ludzi. Taki symbol odchodzenia. Nie chcę tego niszczyć, bo to też na swój sposób jest piękne.
Idziemy teraz za kaplicę. Widzimy, że była dachówka. No dach się już sypie. A my idziemy zobaczyć tam, gdzie jest ten krzyż. Trzeci rok to jest, zdaje się, data urodzin. Natomiast umarł w marcu, jeśli marz to jest po niemiecku marzec, 1889. Reszty wam nie przeczytam, bo się nie znam. Pisze Reichen Hans von Seydlitz Lippe Lepe. U góry mamy jakiś werset chyba z Biblii. A z drugiej strony kaplica wygląda tak. Widzimy, że jest kompletnie pozbawiona dachu. Tutaj gdzieś jeszcze są płyty nagrobne, gdzieś jakieś fragmenty grobów. Zaraz mniej więcej będę chciał wam to pokazać. Zobaczcie, jakie są detale ogrodzenia. I tak wygląda dookoła. A co ciekawe, to jeszcze nie poszło na złom. Mam nadzieję, że tak się nie stanie w najbliższym czasie. I mój film się nie przyczyni do dalszej dewastacji tego miejsca. Zawsze powtarzam i powtarzać będę, że pamiętajcie, te filmy, które ja wam tutaj pokazuję o tych ciekawych skądinąd miejscach, zapomnianych, często gdzieś przejeżdżamy samochodem, nawet nie zwracamy na nie uwagi. Pamiętajmy, że jeśli tu już jesteśmy, pamiętajmy o tym, żeby zachować się tutaj należycie, żeby zostawić to miejsce w takim stanie, w jakim żeście je zastali. Zrobić zdjęcie, chwila kontemplacji, zadumy nad kruchością życia, na tym, że kiedyś i my tu będziemy leżeć w tej ziemi, że tak naprawdę gonimy za czymś, co może nigdy nie nadejść, a tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, żeby więcej może miłości, szacunku okazać naszym bliźnim, bo to jest ważne, że tak naprawdę to będziemy nieśmiertelni tylko w ich sercach, w ich pamięci. Także pamiętajcie, z dużą pokorą proszę was, aby po prostu może nie zadbać o te miejsca, bo na to pieniędzy nie ma, ale zostawmy te miejsce w takim stanie, w jakim żeśmy je zastali. To tyle. Naprawdę ciężko jest tu jakieś nagrobki znaleźć, a nie chcę tutaj na przykład takich zakopanych pod bluszczem tablic niszczyć, to znaczy niszczyć tej roślinności, która też stanowi o pięknie tego miejsca, jak mówię. Jednocześnie wybaczcie mi,
bo jak widzicie na filmie, ja w czapce chodzę, ale to dlatego, że no cóż, owłosieniem nie grzeszę i jest mi bardzo zimno. Zobaczcie, tu dobrze widać, że no dachu już praktycznie nie ma w tej kaplicy. Jeden z niewielu nagrobków, które ocalały, może inaczej, które bluszcz pozwolił zobaczyć. Nazwisko nie jest ani Zajdlitz, tylko Bolsler czy coś takiego. Nieczytelne to jest w każdym razie. A pozostałe mogiły, jak widzicie, są pokryte bluszczem i niech to tak zostanie. Jak widzicie, niewielki cmentarzyk. Ale jakże uroczy. A teraz udamy się do pałacu, w którym za życia ludzie ci mieszkali. Powinienem zacząć od pałacu, ale chciałem najpierw zobaczyć tą nekropolię małą, jakże uroczą. Zobaczymy teraz pałac, czy też dworek. Pałac, nie, to jest pałac. Przed nami pałac rodziny von Zajdlitz. Niby on jest w remoncie od kilku lat. Niby pisze, że obcym wstęp zbroniony. Natomiast powiem tak. Tu nie potrzeba być starym budowlańcem, żeby zobaczyć pewne rzeczy, że tu się kompletnie nic nie dzieje. No chyba, że się mylę, ale z zewnątrz to wygląda tak, że tu się kompletnie nic nie dzieje. Dlaczego? Zwróćcie uwagę na rusztowania drewniane, które już są no, zmurszałe niemalże. Czyli po nich nikt od kilku lat już nie chodzi. Natomiast ostatnie piętro i poddasze posiada już okna bodajże plastikowe, drewniane, więc albo inwestor, czy też właściciel po prostu zajął się najpierw wnętrzem i po prostu mylnie to oceniam, że tu się nic nie dzieje, to jeśli ktoś wie, to proszę napisać w komentarzu. Pomijając już ten aspekt, mam nadzieję, że renowacja dojdzie do finału i będzie można go oglądać w pełnej krasie. Pałacyk XVI-wieczny, z końca XVI wieku. On przechodził z rąk do rąk, von Zajdlitz, potem jeszcze inna rodzina to miała, później znowu von Zajdlitz, finalnie do 45 roku, a później to już był w rękach polskich. Posadowiony jest na takiej wyspie. Ja wam to później pokażę z takiej innej perspektywy, ale on jest w bardzo uroczy sposób, w bardzo uroczym miejscu, znaczy posadowiony. Tutaj po prawej i po lewej stronie mamy takie figurki. Co one przedstawiają? Jakieś aniołki trzymające księgi. Ten po lewej trzyma księgę, natomiast ten po prawej krzyż. To jest zwykła kamerka sportowa. Nie mam kamerki takiej, żeby robić zoom. To by było wtedy lepiej widoczne. Pałac posiada zegar. Bardzo ładnie to wygląda. Co ciekawe, na szczycie tej wieży, która jest zresztą chyba przechylona, nie, Agnieszka? Troszkę jest przechylona, czyli też przy jakimś mocniejszym wietrze może już jej po prostu nie być tu któregoś dnia. Jest chorągiewka, 1998 rok. Nie, no dach zrobiony, no bo tu się chyba też coś po wojnie działo. Natomiast to zostało sprzedane. No coś się tu niby dzieje. Nie chcę tutaj w złym świetle, broń Boże, przedstawiać tutaj inwestora, ale mówię tylko moim okiem laika, no ta drewniana konstrukcja, która miała być rusztowaniem, to już sama wymaga renowacji. I zaraz zobaczycie go z innej perspektywy. Warto dodać, że tutaj też mieszkał, znaczy był zaproszony jako gość, słynny poeta Goethe. Jak on miał na nazwisko, imię? Wolfgang Goethe? Goethe, chyba tak. Z głowy mi teraz wyleciało. To nie był malarz. Malarzem to był Adolf Hitler.
warto zwrócić uwagę na ten kamienny mostek prowadzący do pałacu. Zapewne kiedyś tutaj był podnoszony most. Wokół, jak widzicie, jest fosa. No cóż, wygląda to rzeczywiście pięknie, z kamieni zrobiony ten mostek. No urocze miejsce, naprawdę. Zwróćcie uwagę, jak to jest pięknie umiejscowione. Jak wieść niesie legendy, w tym jeziorze mieszkają topielice i inne upiory. Taką ciekawostką jest fakt, że pałac posiadał piwnicę. Niby stał na wodzie, ale posiadał piwnicę. Jak możemy wyczytać, mieszkańcy tego pałacu mieli problemy z ogrzewaniem. Ogrzewanie nie było zbyt wystarczające i rzekomo w okresie zimowym zamieszkiwali w innych swoich rezydencjach. Tyle, co można wyczytać. Ile w tym prawdy, oczywiście dzisiaj chyba raczej tego już nie zweryfikujemy. Ale wygląda to nieziemsko. Miejsce urocze. Powiedzcie, czy nie chcielibyście mieszkać w takim pałacu? Ja wiem, rachunek za prąd czy za węgiel by nas przyprawił o zawrót głowy. Ale jakbyście mieli przed nazwiskiem Fon, no to raczej kasę byście mieli. Przeczytam nazwiska i niki patronów, którzy wspierają mnie na stronie Patronite. Patronite. Michał Koterba, Nikozi Janusz Lubowiecki, Pierun Jasny, Łukasz Drozdowski, Jacek Zyłka, Sławomir Wojtasiak, Wojciech Cech, Dariusz Rączkowski, Adam Kwiatkowski, Tomasz Grygiel, Jacek Ziętkiewicz, Tomasz Pelczar, Bartosz Cieszyński, Radosław Kiziński, Marcin Szczepanik, Artur Bogusz, Michał Chmielewski, Rafał Kubiak, Filip Stanisław Grzelak, Mariusz Kowalski, Piotr Czarnecki, Paweł Luk, Gimme Beer, Piotr Kolanko, Rafał Serafin, Tomasz Gawenda, Krzysztof Kunecki, Grzegorz Sławoszewski, Kamil Bogdański, Marcin Bogajski, Mistach Kurz, Jacek Mokrzyszak, Adam F., Sławomir Rzeźnicki, Bartosz Hejny, Paweł Gawenda, Jerzy Nowak, Czarny Kot Świdnica, Grzegorz Wiśniewski, Robert Milek, Dariusz Lubecki, Paweł Pisarek, Marcin Maleszewski, Justyna Sobczak, Jacek Krakowiak. Z całego serca Wam wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, cześć!